Skoro dusza, nefesh, psyche, anima obejmuje psychikę ludzką, łącznie z jej utrwalonymi właściwościami składającymi się na osobowość i charakter, czyli tak zwaną duchową stronę, to jest psychosomatyczny, stronę tej psychosomatycznej jedności, to jasne jest, że chwili śmierci zamierają nie tylko fizyczne i fizjologiczne przejawy życia, ale również psychiczne. Tkanka mózgowa ulega nieodwracalnym zmianom pośmiertnym, a wraz z tym ginie świadomość i zanika życie duchowe. Stworzenie człowieka polegało na połączeniu materii z energią życia. Śmierć jest odwrotnością tego procesu. Ciało rozsypuje się w proch, duch, energia życiowa wraca do Boga, a dusza, psychika przestaje istnieć wraz z ustaniem życia. Pismo Święte głosi, że wskutek śmierci człowieka giną wszystkie myśli jego, w związku z czym umarli nic nie wiedzą. Owszem, i miłość, i zazdrość, ich i nienawiść ich już zaginęła, a w grobie nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości. Pamiętać wszak trzeba, że świadomość jest funkcją odpowiednio ukształtowanej, ożywionej przez Boga materii. Uczeni katolicy, a szczególnie egzegeci, zmuszeni są przyznać, że Pismu Świętemu pojęcie nieśmiertelnej, niematerialnej, samoistnej duszy jest zupełnie nieznane i wszelkie w tej dziedzinie spekulacje są zdane na niepowodzenie. Ksiądz Jakubiec bezstronnie potwierdza powyższą opinię, pisząc: Izraelici nie mieli sprecyzowanego pojęcia duszy ludzkiej jako istoty niematerialnej i rozumnej, której trwanie było niezależne od ciała nieśmiertelnego. Stąd to w hebrajskim języku biblijnym nie ma takiego wyrazu, który byłby dokładnym określeniem tego właśnie pojęcia. Wprawdzie w przekładach Biblii często występuje dusza, w przekładzie greckim psyche, w łacińskim anima, ale jest ona tłumaczeniem jednego z trzech wyrazów hebrajskich – nefesh, neshamach i ruach, przy czym ten ostatni wyraz odpowiada raczej pojęciu ducha. O tym samym czytamy w podręcznej encyklopedii biblijnej. U Izraelitów ani nefesh, ani ruach nie mogą być uważane za osobowców człowieka, jakim jest u Egipcjan Ka, a u starożytnych Greków psyche, a u ludów wyznających animizm dusza. Idea duszy, istoty sobowtóru, występująca również w katolickim pojęciu duszy, nie wywodzi się z boskiego objawienia. Pismo Święte o nieśmiertelności. Kwestia nieśmiertelności należy do najpoważniejszych zagadnień Pisma Świętego i jest właściwie naczelnym i ostatecznym celem boskiego planu zbawienia. Nieśmiertelność to przede wszystkim jeden z przymiotów bóstwa, będący jego osobistym atrybutem. Świadectwo w Biblii jest niewzruszone. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. W swoim czasie ukaże je błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panujących. On sam posiada nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. Żaden człowiek go nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc na wieki wieków. Nieśmiertelny w swej istocie jest wyłącznie Bóg. Wszystko inne podlega w naturalnym porządku rzeczy skazitelności i przemijaniu. Człowiek nie przedstawia żadnego wyjątku. Tę głęboko filozoficzną prawdę przedstawił w zawieszłych czasach Mąż Boży, Mojżesz, w słowach pełnych głębokiego odczucia. Proch powracać każesz śmiertelnym i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Odrywasz ich, jak sen poranny marnieją, albo jak trawa, która się zieleni. Rano kwitnie, jest zielona, wieczorem podcięta, usycha. Fakt ten potwierdza nawet teologia katolicka, co jest zdarzeniem wprost niezwykłym wobec dogmatu o nieśmiertelności duszy. Nieśmiertelność, której chcieliśmy łączyć, stwierdza podręczna encyklopedia biblijna, z pojęciem duszy jako jej cechą istotną. Tymczasem w terminologii biblijnej jest przede wszystkim istotną cechą Boga.
Nieśmiertelne bowiem jest to, co albo nie może, albo nie musi podlegać śmierci. Stąd w pierwszym wypadku mówi się tylko o Bogu samym, że jest nieśmiertelny. Rzymian, rozdział 1, werset 23, 1 Tymoteusza, rozdział 1, werset 17, mówi, że posiada nieśmiertelność. 1 Tymoteusz 6, 16. Inaczej natomiast jest nieśmiertelnością człowieka. Pismo Święte potwierdza codzienne doświadczenia, że człowiek jest śmiertelny. Zatem człowiek jest śmiertelny. Jednakże nieśmiertelność, choć jest wyłącznym atrybutem Boga, może stać się przywilejem istot stworzonych, lecz jako łaskawy dar nieprzemijającego Boga udzielony na zasadzie miłości, wierności i posłuszeństwa. Z przywileju tego korzystają istoty niebieskie, aniołowie oraz nieupadni mieszkańcy innych światów. Korzystał z niego także pierwszy człowiek. Czytamy bowiem, że Adam z Ewą mieli dostęp do czcigodnego drzewa znajdującego się w pośrodku raju, zwanego z powodu witalnych i zachowawczych właściwości drzewem żywota. Zamiarem Bożym było, aby wszyscy ludzie żyli wiecznie wśród atmosfery radości i szczęścia, ale dar nieśmiertelności jest dobrem uwarunkowanym. Już pierwszemu człowiekowi zostało powiedziane: z każdego drzewa rajskiego jedz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł, z niego śmiercią umrzesz. Zakaz stanowił próbę wierności i posłuszeństwa względem Boga. Przestrzeganie praw zawsze kryje w sobie elementy porządku, bezpieczeństwa i życia. Tym bardziej zawiera je prawo Boga. I odwrotnie, naruszenie ich wprowadza na drogę niepokoju i śmierci. Dlatego przestępstwo i grzech nie mogą być uznane i tolerowane. Zapłatą za grzech, mówi Biblia, jest śmierć. Gdyby pierwsi rodzice wytrwali w postanowieniu lojalności jako najdoskonalszego przejawu miłości Boga, rodzina ludzka pozostawałaby w stanie nieśmiertelności. Wiadomo jednak, co nastąpiło, jak straszliwy i brzemienny skutek dramat rozegrał się u kolebki rodzaju ludzkiego. Upadek pierwszych rodziców spowodował utratę bezgrzeszności, a przez to przywileju nieśmiertelności. Człowiek zmuszony był opuścić rajski dom i rozpocząć ziemskie życie. Odtąd śmierć doczesna jako symbol śmierci wiecznej stała się nieuchronnym losem człowieka. Przez wygnanie pierwszych rodziców z raju i zagrodzenie drogi do drzewa żywota Pan Bóg objawił sprawiedliwość i miłosierdzie. Wtedy rzekł Pan Bóg: oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe. Wtedy wyżejmy go, by znać nie ściągnął ręki swej i nie wziął z drzewa żywota i nie jadł, i żyłby na wieki. W wypadku dalszego dostępu do drzewa żywota człowiek stałby się nieśmiertelnym grzesznikiem. Jakie byłoby tego następstwa? Nie trudno przewidzieć, gdyby grzesznicy minionych stuleci żyli nadal i korzystali ze swych wiekowych doświadczeń, przestępstwa i zbrodni, i obraz świata byłby przerażający. Jakże straszliwie wyglądałoby życie. Dla ochrony społeczeństwa przed złoczyńcami sądy ziemskie stosują karę pozbawienia wolności, a niekiedy karę śmierci. Przypuśćmy, że sądy te miałyby do czynienia z nieśmiertelnymi przestępcami i wiecznymi naruszycielami prawa. Świat nie byłby w stanie pomieścić wzrastających ilości zakładów penitencjarnych zajmujących coraz większe przestrzenie. Byłaby to straszliwa rzeczywistość, wobec której by stanęła ludzkość. Chociaż śmierć jest bez wątpienia największym nieprzyjacielem rodziny ludzkiej, łatwo zrozumieć, że kryje w sobie okoliczności czyniące ten świat bezpiecznym miejscem pobytu. Największy dowód swego zainteresowania ludzkością okazał Pan Bóg w urzeczywistnianiu planu zbawienia. Żaden człowiek nie był i nie jest w stanie wyzwolić się z mocy grzechu i śmierci. Dlatego Stwórca postanowił przyjść ludzkości z pomocą, dokonując aktu odkupienia. Nastąpiło to wskutek zadośćuczynnej ofiary krzyża.
Tym sposobem otworzono wobec ludzi drogę do nieśmiertelności. Bo tak umiłował świat Bóg, że Syna swego jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dzieło Jezusa sięga szczęśliwej wieczności, która ponownie może się stać udziałem mieszkańców ziemi, ponieważ Chrystus zniszczył śmierć, a wyniósł na światło życie nieśmiertelne przez Ewangelię, stając się zarazem dla wszystkich, którzy Go posłuchem darzą źródłem wiecznego zbawienia. Decyduje tutaj wyłącznie indywidualny stosunek do boskiego programu życia objawionego w Ewangelii. Warunki pozostają te same. Nadal wszystko zależy od wiary, miłości i posłuszeństwa. Bóg dał nam wieczne życie, a życie to jest Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To pisze wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebiesie. Nieśmiertelność jest zapewniona, lecz co do czasu stanie się udziałem sprawiedliwych dopiero przy powtórnym przyjściu Chrystusa Pana. Będzie to wspaniały dzień triumfu i chwały, obwieszczający zwycięstwo Chrystusa Króla i urzeczywistniające pełnię zbawienia. Gdy ukaże się Chrystus, życie nasze wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale. Bo nadany znak na głos Archanioła i gdy trąba Boża zabrzmi, stąpi z niebios Pan we własnej osobie, a ci, którzy w Chrystusie zmarli, pierwsi z grobów powstaną. Umarli powstaną nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. To skazitelne ciało musi przyobrzeć nieskazitelność, a śmiertelne to ciało przyobrzeć musi nieśmiertelność. Powtórne przyjście Pana Jezusa będzie dniem zapłaty, ponieważ wówczas Pan Bóg odda każdemu według uczynków Jego, tym, którzy przez cierpliwe spełnianie dobrych uczynków szukają chwały, czci, nieśmiertelności, a da życie wieczne tym zaś, którzy szczerze szerzą, niezgodę, buntują się przeciw prawdzie i służą nieprawości, gniew i pomstę. Gniew ten i pomsta nie będą polegać na karze wiecznego cierpienia, lecz wiecznego zatracenia. Nieśmiertelność i nieskazitelność stanowić będą wraz z chwałą niebios nagrodę, jaką sprawiedliwi otrzymają w dzień ostateczny. Będzie to następstwem posłuszeństwa wobec Ewangelii. 2 Tymoteusz, rozdział 1, werset 10. I owocem sprawiedliwości. Pismo Święte nie uczy zatem o nieśmiertelnej duszy, lecz o nieśmiertelności jako boskim darze, który stanie się udziałem sprawiedliwych przy końcu świata. Echo słów węża. W jaki sposób doktryna o nieśmiertelności duszy, która jak wiadomo nie pochodzi z objawienia Bożego, znalazła się w nauce chrześcijańskiej i zajęła poczesne miejsce wśród dogmatów wiary katolickiej. Pogaństwo hołdowało jej od najdawniejszych czasów. Religii żydowskiej nie była znana. Chrześcijaństwo z czasów apostolskich przyjmowało za podstawę Pismo Święte, w związku z czym było dalekie od pogańskiej doktryny nieśmiertelności duszy. Skąd i jakimi więc drogami nauka ta przeniknęła do katolicyzmu? Najbardziej autorytatywnym wyjaśnieniem niechaj posłużą rzymskokatoliccy uczeni. Wspomniany wyżej egzegeta katolicki ksiądz Jakubiec stwierdza, że pojęcie nieśmiertelnej duszy ludzkiej występuje po raz pierwszy w apokryficznej, nienatchnionej księdze mądrości, pochodzącej z końca II wieku lub początku I wieku przed Chrystusem, zdradzającej wpływy pogaństwa. Początki nauki o duszy ludzkiej znajdujemy już w księdze mądrości. Autor tej księgi, Żyd mieszkający w środowisku heleńskim, Egipt, pisał po grecku i dzięki temu Bóg o hebrajskim wyrazom biblijnym nefesh i rucha nadać nieco inne znaczenie, zastąpiwszy je filozoficznymi terminami greckimi psyche i pneuma.
Właściwe rozwinięcie pojęcia nieśmiertelności duszy nastąpiło w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i to pod wpływem filozoficznych pojęć greckich. Mimo wyraźnej wzmianki o duszy ludzkiej w Księdze Mądrości, pojęcie to miało się krystalizować jeszcze w ciągu przynajmniej 200 lat, aż do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to znów pod wpływem filozoficznych pojęć greckich uczeni chrześcijańscy wypracowali znane nam dziś teologiczne pojęcie duszy. To zaś pojęcie nieśmiertelności duszy rozwinęło się dopiero pod wpływem filozoficznych pojęć greckich w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jasne więc, z jakich źródeł wywodzi się nauka stanowiąca jeden z fundamentalnych dogmatów Kościoła katolickiego. Pogański rodowód jest bezsprzeczny. Co prawda, czerpanie poglądów religijnych z tych źródeł nie przynosi Kościołowi zbyt wielkich zaszczytów, lecz właściwie nie dziwi, gdyż stanowi praktykę dość często stosowaną przez Kościół na przestrzeni wieków. W tym sensie religia katolicka ma wiele do zawdzięczenia religiom pogańskim. Warto zastanowić się jeszcze nad znaczeniem i konsekwencjami nauki o nieśmiertelności duszy. Ksiądz Jakubiec charakteryzuje problem następująco. Zasługa autora tej księgi mądrości jest, że wprowadziwszy po raz pierwszy dość ogólnie pojęcie duszy ludzkiej, przełamał zakorzeniony u Izraelitów pogląd na nagrodę lub karę wyłącznie w życiu doczesnym i że tym samym przeniósł wymiar sprawiedliwości ze strony Boga w sferę życia pozagrobowego. Należy pamiętać, że ów zakorzeniony pogląd Izraelitów na nagrodę lub karę wyłącznie w życiu doczesnym nie był ich własnym poglądem, lecz pochodził z boskiego objawienia. O zbawieniu lub potępieniu, nagrodzie czy karze zawsze rozstrzygała, rozstrzyga i będzie rozstrzygać doczesność, a poza nią nic nie może odmienić zapadłych doczesności zapieczętowanych wraz z śmiercią decyzji życia. Naukę tę reprezentowali patriarchowie, prorocy, mężowie natchnieni i święci, dając jej wyraz w licznych wypowiedziach Pisma Świętego. Jest to zdrowy, logiczny pogląd wskazujący na ostateczne znaczenie doczesności w obliczu wieczności i zapobiegający spekulacjom natury pozagrobowej. Przeniesienie natomiast wymiaru sprawiedliwości ze strony Boga w sferę życia pozagrobowego jest niczym innym, jak stworzeniem dla grzeszników drugiej szansy zbawienia. Ponętna to idea, lecz jakże straszliwie zwodnicza, ponieważ drugiej szansy zbawienia w rzeczywistości już nie ma. Wprowadzenie przez autora Księgi Mądrości po raz pierwszy ogólnikowego pojęcia duszy być może przełamało częściowo wśród Izraelitów dotychczasowe poglądy na karę i nagrodę w życiu doczesnym, nie zmieniło jednak stanowiska Bożego w tej ważnej sprawie, który nadal utrzymuje w mocy zasadę odpowiedzialności człowieka na podstawie życia doczesnego. Niemniej raz rzucona myśl o możliwości zbawienia po śmierci natrafiła na podatny grunt i przyjęto ją z aplauzem. Rozwinęła się zwłaszcza w teologii katolickiej. Egzegeta bezwiednie może wyjawił istotny cel nauki o nieśmiertelności duszy. Grzesznik przeświadczony o możliwościach życia pozagrobowego staje się w godzinie śmierci hanebnym łupem błędu i zwiedzenia. Pogański rodowód o nieśmiertelności duszy potwierdza w sposób rozbrajająco szczery inny teolog katolicki, ksiądz profesor doktor Pastuszka. Średniowiecze kształtowało swe poglądy filozoficzne o duszy głównie pod wpływem platonizmu i arystotelizmu. Poglądy platońskie przekazał chrześcijaństwu święty Augustyn. Inną interpretację nadał poglądom arystotelowskim święty Tomasz z Akwinu. Genealogia katolickiego dogmatu sięga o wiele głębiej. Już w rajskim ogrodzie ogłoszono pierwszą naukę o nieśmiertelności duszy. W Piśmie Świętym czytamy, że wąż stanowiący usposobienie szatana rzekł do niewiasty: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie.
Stwórca oświadczył, śmiercią umrzesz. Szatan zaprzeczył temu, wysuwając twierdzenie, że mimo przestępstwa śmierć nie nastąpi faktycznie. Jeśli bowiem obejmie ciało, nie zdołam roztoczyć swej mocy nad nieśmiertelną duszą. Pan Bóg naucza, iż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz książę ciemności głosi zasadę inną. Grzech powoduje śmierć ciała, ale nie duszy. Katolicka nauka o nieśmiertelności duszy wydaje się zatem być dalekim echem słów węża. Czyż jest inaczej? Droga do nieśmiertelności. Wiedząc, że nieśmiertelność urzeczywistni się podczas powtórnego przyjścia Chrystusa, winniśmy przygotować się na ten uroczysty moment, oczekując z utęsknieniem owej wspaniałej chwili zbawienia. Dzięki wierze w Chrystusa, serdecznej skrusze i pojednaniu z Bogiem, człowiek może dostąpić usprawiedliwienia i odzyskać utraconą nieśmiertelność. Lecz naszą ojczyzną, naucza apostoł Paweł, jest niebo, skąd też wyczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze błędne, biedne ciała i uczyni podobnymi do swego ciała chwalebnego. I zdziała to mocą swoją. Gdy Jezus przyjdzie w majestacie i chwale, zrealizowana zostaje obietnica o Królestwie Niebieskim. Sprawiedliwi żyjący, przemienieni przy przyjściu Pańskim w okamgnieniu oraz zmartwychwstali z grobów, wprowadzeni będą w przybytki wieczności. Przywrócony im zostanie przywilej spożywania owoców z drzewa żywota znajdującego się w pośrodku raju Bożego, którego ludzkość pozbawiona była od chwili upadku. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. W ojczyźnie zbawionych nie może już więcej panować śmierć. Usłyszałem też głos potężny, rozlegający się od tronu. Oto przybytek Boga między ludźmi. Zamieszka wśród nich. Ludem Jego będą, a On, Bóg, będzie z nimi. Oczy wszelką ze z oczów ich. Nie będzie już śmierci, ani smutku, narzekania i cierpienia już nie będzie, bo minęło, co było ongiś. Warunki osiągnięcia życia wiecznego nie uległy zmianie. Są te same, jak za czasów Chrystusa. Na pytanie bogatego młodzieńca, mistrzu, co winienem czynić dobrego, aby osiągnąć żywot wieczny, Jezus odpowiedział. Jeśli zaś chcesz wejść do żywota, chowaj przykazania. Apostoł Piotr na to samo pytanie odrzekł. Czyńcie pokutę i niech każdy z was przyjmie chrzest na imię Jezusa Chrystusa. Wówczas uzyskacie odpuszczenie grzechów i otrzymacie dar Ducha Świętego. Apostoł Paweł radził. Uwierz w Pana Jezusa, a dostąpisz zbawienia wraz z domem swym. Niezbędne są wiara w Jezusa, przestrzeganie przykazań Bożych, nawrócenie i chrzest. Oto niezawodna droga wiodąca ku nieśmiertelności. Dziękujemy.